Witam. 5 maj 2024 rok. Godzina. Tutaj jest 11:08, bo tak wypadło. I chciałem pokazać kosmogram, jak wygląda. Proszę. Najważniejszą rzeczą jest to, że nasza Tłoda Samsa przeszła już do Skorpiona. I to, proszę zwrócić uwagę, bo tutaj mamy Słońce, idziemy do dołu i mamy Skorpiona, Dwadę, oczywiście Byku. Ci, którzy nie wiedzą, to chodzi o to, że każdy znak dzieli się na 12 podznaków, można by tak to powiedzieć. I to są Dwada Samsa. I zawsze się rozpoczyna od siebie. Czyli jeżeli mamy byka, to nas mamy pierwsza dwada to byk, druga dwada to bliźnięta i aż do ostatniej dwady, czyli barana. Skorpion. Bardzo interesujący moment. Finanse, interesy, wywiad, kontrwywiad. I przede wszystkim zjadliwość i... No i co tu ukrywać? Wszystko, co może być związane ze Skorpionem. To też powinniśmy się zastanowić dokładnie i obejrzeć za siebie to, co się dzieje. No ale przejdźmy do naszej transformacji, bo nasza transformacja jest najważniejszą rzeczą dzisiaj akurat. Oczywiście, że główną sytuacją jest w całym tym właściwie tym tygodniu ta dyscyplina. Ale i dyscyplina w dziedzinie, która nas najbardziej interesuje akurat tego dnia. I dzisiejsza to pokora. Wiem, że to zabrzmi troszeczkę trudno, ale życie nie składa się z pieszczot. Składa się przede wszystkim z umiejętności podejmowania decyzji. I dlatego wszystkie decyzje, a właściwie kataklizmy, tworzą takie słowa o Boże. Kiedy jest bardzo dobrze, kiedy jest bardzo źle. I to jest właśnie najbardziej charakterystyczne dla tych momentów i musimy z tych momentów skorzystać w świadomy sposób. To jest najważniejsze, świadomy sposób wykorzystywania przestrzeni, która nas otacza, którą budujemy sami sobie. To jest powodem, abyśmy mogli zatrzymać się w tym naszym marszu. I porozmawiać ze Stwórcą. Możemy pomedytować, możemy kontemplować, ale jednak najbliższa jest modlitwa. Ale te dwa sposoby wcześniejsze nie są wykluczone. Właśnie po to, żeby zebrać w sobie to, co jest najpiękniejsze, to, co jest najbardziej otwarte i ważne, w pokorze, ponieważ inaczej będziemy po prostu błądzić. I to jest najważniejszy moment, żeby znaleźć w tym wszystkim drogę. W chrześcijaństwie to nazywamy do serca Chrystusowego, a w rzeczywistości do umiejętności rozmawiania z Najwyższym. Mówię do tych, którzy chcą
albo też idą swoją drogą, co bardzo często spotykam. I uważam, że w tym momencie nie błądzicie, ale jednak coś jest wielkiego. Kosmos jest przeogromny i niezbadany, a Twórca na pewno jest, czyli jest Twórcą, i zwracać się do Niego w tym momencie jest koniecznością. Z Bogiem. Do zobaczenia.